Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. W uprawie storczyków wiele osób popełnia mnóstwo błędów pielęgnacyjnych. W tym filmie chciałam Ci zwrócić uwagę na 7 takich głównych błędów, których popełnianie może skończyć się niedobrze dla naszych storczyków. Więc aby one pięknie kwitły, dobrze i zdrowo rosły, bezwzględnie wystrzegaj się tych błędów. Pierwszym takim nagminnym błędem, za który powinna być naprawdę kara, jest przelewanie storczyków. Otóż storczyki w naturze mają zagwarantowane takie warunki, że istnieje na przykład pora deszczowa i zostają całkowicie zlewane wodą. Całkowicie, od stóp do głów, podłożu, no w sumie w naturze one nie rosną w podłożu, ale również korzenie są totalnie zmoczone. Po takim okresie przychodzi okres suchy i do kolejnego okresu deszczowego te storczyki mają możliwość całkowitego przeschnięcia. Takie warunki powinniśmy im również zagwarantować w naszych domach. Wiadomo, storczyki najczęściej uprawiamy w podłożu. Jest to jedna, ale nie jedyna z metod, ale oczywiście ja najbardziej polecam osobom początkującym właśnie metodę uprawy storczyków w podłożu. I aby nie doprowadzić do przelewania storczyków, trzeba im zagwarantować ten okres suchy między kolejnymi podlewaniami. Oczywiście istnieją od tej reguły pewne wyjątki, ale jeżeli będziesz się trzymać tej zasady, że storczyk bardziej zniesie suche podłoże niż przemoczone, no to jest już 99% sukcesów w uprawie storczyków. Zawsze to powtarzam, ale jest to naprawdę bardzo ważna kwestia. Podlewamy, kiedy podłoże jest zupełnie suche. No, możliwości sprawdzania tego, czy podłoże jest suche, jest wiele. W przypadku uprawy na przykład falenopsisów, które uprawiane są w przezroczystych doniczkach, ja powiem szczerze, że ja wiele storczyków lubię uprawiać w doniczkach właśnie z tego względu, że mam fajny podgląd podłoża, czy jest dobrze nawodniony, czy akurat wymaga przesuszenia. Także polecam do uprawy wszelkiej maści storczyków właśnie przezroczyste doniczki z tego tytułu, że łatwo obserwować podłoże. I jeżeli na ściankach doniczki znajdują się krople wody, wówczas nie podlewamy, czekamy aż zupełnie taka roślinka przeschnie. Kwestia podlewania, w sumie nawadniania, bo również istnieje wiele metod nawadniania, też jest zagadnieniem bardzo szerokim. Oczywiście ja tutaj biorę pod uwagę tą tradycyjną uprawę w podłożu i tego się będę trzymać. Nie będę tutaj mówiła o nawadnianiu storczyków na przykład uprawianych w wiszących koszykach, czy metodą hydroponiczną, czy semihydroponiczną, bo to jest troszeczkę inne zagadnienie. W tym filmie skupiam się na uprawie storczyków w podłożu. To jest właśnie ten najważniejszy i nagminny błąd popełniany przez wiele osób. Pamiętaj, storczyk musi mieć okres suchy między podlewaniami. To jest ta istotna zasada. Kolejnym błędem, również związanym z podlewaniem, z namaczaniem, jest używanie twardej, chlorowanej wody. Absolutnie storczyki takiej wody nie tolerują. W warunkach naturalnych one pobierają wodę deszczową, a wiadomo, deszczówka jest miękka. Także podlewaj swoje storczyki miękką wodą. Może to być woda z filtra odwróconej osmozy, może to być woda destylowana, ewentualnie woda przegotowana, ale to tylko w ostateczności. Równie dobrze sprawdza się woda przefiltrowana przez różnego typu czajniki do filtrowania wody. No, mimo wszystko te czajniki nie zmiękczają tak należycie wody. No, wiadomo, najlepsza jest deszczówka, ale również też trzeba brać pod uwagę, żeby ta deszczówka była czysta, nie z jakichś przemysłowych terenów i wówczas możemy taką deszczówkę stosować. Jeżeli masz małą ilość storczyków, no to wiadomo, bardzo fajnym wyjściem jest woda destylowana, jest ona stosunkowo niedroga. No ale przy większych uprawach, tak jak ja mam około 100 storczyków akurat, ten sposób by mi się nie sprawdził, więc osobiście używam wody przefiltrowanej przez filtr odwróconej osmozy. Jest to naprawdę
bardzo fajne wyjście przy takich większych uprawach i świetnie się sprawdza. Podlewanie twardą wodą sprawia, że w korzeniach roślin osadzają się sole mineralne, co utrudnia pobieranie im składników mineralnych, przez co storczyki powoli mogą zamierać. Dlatego dobrą praktyką jest takie comiesięczne przepłukiwanie podłoża w celu rozpuszczenia tych nagromadzonych soli mineralnych. Jest również film na moim kanale, w jaki sposób kąpać storczyki, aby nie narobić szkody, bo to też trzeba umiejętnie robić. Także odsyłam Cię do tego filmu. Naprawdę warto się z nim zapoznać. Także podlewanie twardą, chlorowaną wodą jest wykluczone, jeżeli chcesz, aby Twoje storczyki pięknie rosły, zakwitały i się rozmnażały, bo to również jest ważne. Trzeci błąd to jest stosowanie nieodpowiedniego podłoża. No niby, prawda, taka rzecz oczywista, ale wyobraźcie sobie, że pewna moja czytelniczka oznajmiła mi, że zakupiła Dendrobium nobile uprawiane w zwykłej ziemi. Tak absolutnie być nie może. Zwykła ziemia nie jest przeznaczona do uprawy storczyków, tym bardziej, że w naturze one praktycznie w ogóle nie rosną. W podłożu rosną zawieszone na drzewach, rosną na skałach, rosną w różnych warunkach, ale na pewno nie w zwykłej ziemi. Także ja osobiście doradzam osobom początkującym uprawę storczyków w specjalnie przygotowanych podłożach, właśnie przeznaczonych do storczyków. Można sobie takie podłoże przygotowywać samodzielnie, no ale to już trzeba być troszeczkę bardziej zaawansowanym storczykowcem, żeby to ogarnąć. Ja na przykład osobiście sobie przygotowuję samodzielnie takie podłoże, mieszam keramzyt, mieszam cegłę, mieszam chipsy kokosowe, mieszam różne materiały, które można zastosować w uprawie storczyków. Do uprawy storczyków, takich, które mają korzenie grubsze, czyli na przykład falenopsisy czy wady, stosujemy podłoże gruboziarniste, a do uprawy na przykład Dendrobium nobile, które ma korzonki drobniejsze, stosujemy drobniejsze podłoże. Może to być nawet torf, z tym, że ten torf można po prostu trochę rozluźnić, dajmy na to, keramzytem czy drobnoziarnistą korą, bo taka również jest w sprzedaży. Także tych możliwości jest wiele, z zachowaniem zdrowego rozsądku i oczywiście absolutnie niezwykła ziemia przeznaczona do uprawy kwiatów doniczkowych. Na pewno nie. Storczyk będzie w takiej ziemi się męczył, będzie gnił, nie będzie dobrze rósł. Także wykluczone, więc stosuj podłoże odpowiednie do storczyków. A jak już wspominałam, dla osób początkujących polecam gotowe mieszanki. Są naprawdę dostępne na rynku, bardzo dobrej jakości takie mieszanki. Następnym, czwartym błędem, i to wydawałoby się, prawda, że sprawa jest oczywista, ale nie tak do końca. Nie wolno obcinać żadnej żywej części u storczyka. No, kiedyś spotkałam się z taką historią, że pani mi napisała, że ona obcina takie te właśnie, o tutaj, korzenie powietrzne u falenopsisa, bo one się jej nie podobają. No to skoro się nie podobają, to po co uprawia falenopsisa? W tym przypadku pozbawia ona falenopsisa części, które są mu bardzo potrzebne. Te korzenie powietrzne spełniają taką rolę, że pobierają wilgoć z powietrza i one muszą być. Jeżeli obetniemy taki żywy korzeń, a jest on twardy, jędrny, no to wiadomo, prosimy się o kłopoty z tego względu, że taka otwarta, żywa rana stanowi wrota dla wszelkich patogenów. No i oczywiście pozbawiamy części storczyka, która jest mu do życia niezbędna, naprawdę. Ja powiem tak, mi się bardzo podobają te korzenie powietrzne. One stanowią taki fajny, egzotyczny akcent, więc jeżeli komuś się po prostu nie podoba ta forma, to lepiej w ogóle niech zrezygnuje z uprawy storczyków i zajmie się innymi kwiatami, które nie posiadają tych właśnie korzeni powietrznych. W przypadku na przykład storczyków bulwiastych istnieje również taka ciągota, prawda, do obcinania przekwitniętych bulw. Absolutnie tego robić nie można. Mimo że one przekwitły, na przykład w przypadku Dendrobium nobile,
to na tych bulwach mogą ponownie pojawić się kwiaty. To jest jedna rzecz. Ale nawet jeżeli się te kwiaty nie pojawiają, to taka bulwa, mimo że już nie kwitnie, powoli będzie zamierać, ale dopóki całkowicie nie umrze, stanowi ona rezerwuar składników odżywczych dla całej rośliny i nie należy takiej bulwy usuwać. Usuwamy ją dopiero, jeżeli już całkiem zaschnie, jest martwa. Jest to bardzo łatwe do stwierdzenia. Także pamiętajcie, nie usuwajcie żadnej żywej części u stolczyka. Usuwamy część, która całkowicie wyschnie, która już nieładnie wygląda, na przykład również korzenie powietrzne, jeżeli całkowicie zaschną, nie spełniają swojej roli, są nieżywe, to również można je usunąć, ale nigdy żywe. Błędem numer 5 jest wystawianie storczyków na bezpośrednie działanie słońca. O ile w okresach zimowych, w klimacie polskim zaznaczam, w okresach jesienno-zimowych, tak od października do końca marca, wszelkie storczyki można uprawiać na południowych parapetach, ponieważ to słońce nie operuje tak jak latem, to latem jest to naprawdę niedobrą praktyką. No wyobraź sobie, jak latem jest temperatura za oknem, nawet około 40 stopni, bo w Polsce już zdarzają się tak upalne lata, no to ten storczyk na południowym oknie po prostu się gotuje. Ulegnie poparzeniu, nie będzie ładnie rósł i po prostu będzie powoli zamierać. Owszem, można trzymać w tym okresie letnim storczyki na południowym oknie, ale jeżeli słońce bardzo mocno operuje, to dobrze jest je w tym czasie zacieniać roletami czy w jakiś inny sposób. Na przykład Dendrobium nobile jest storczykiem, który bardzo lubi słońce, ale w tym okresie tego największego operowania słonecznego, jeżeli stoi na południowym parapecie, to należy go zacienić. No w innym przypadku nie będzie ładnie rósł i mogą ulec poparzeniu liście, bulwy i taki storczyk może zamierać. To samo dotyczy falenopsisów. W przypadku falenopsisów taki falenopsis daje nam sygnał kolorem liści, czy oświetlenie nie jest za mocne. Wówczas taki liść przybiera kolor czerwonawy. I po tym można poznać, że po prostu ma zbyt duże natężenie oświetlenia. To jest również bardzo istotne, bo storczyki uprawiane w domach, one nie są tak odporne na działanie promieni słonecznych, jak te, które rosną sobie w środowisku naturalnym. One są przystosowane stopniowo, a w przypadku takich domowych upraw, no to niestety nie możemy takiego storczyka wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nawet jeżeli chcemy wystawić takiego storczyka na zewnątrz porą wiosenno-letnią, to również szukamy mu miejsca, nie prawda, na jakiejś patelni, gdzie operuje tak mocno słońce, ale gdzieś pod drzewami, gdzieś troszeczkę zacienione. Oczywiście słońce przefiltrowane przez liście drzew jest bardzo dobre dla storczyków, ale na pewno nie takie bezpośrednio padające, upalne słońce, gdzie panuje temperatura 40 stopni. To należy sobie wybić z głowy i jeżeli chcesz przeprowadzać takie eksperymenty, to tylko na własną odpowiedzialność. Szósty błąd to jest sadzenie storczyków w zbyt duże doniczki. No wiąże się to z tym, że w dużej doniczce, prawda, mamy dużą powierzchnię i dużo tego podłoża. Podlewając taką dużą ilość podłoża, ono trudniej przesycha, wolniej i bardzo łatwo o przelanie, o gnicie, o wszelkie choroby grzybowe. Nie martw się, jeżeli storczyka posadzisz w mniejszą doniczkę. Chodzi tu tak, żeby te korzenie miały możliwość lekkiego rozrośnięcia się, ale żeby nie była to zbyt wielka donica. Musi być ona dostosowana do systemu korzeniowego, nie większa. Taka po prostu jak cały system korzeniowy danego storczyka. Często, jeżeli przesadzamy storczyka, na przykład co roku, czy co 2 lata, czy co 3, bo to zależy od podlewania, jeżeli podlewasz twardą kranową wodą, to bezwzględnie należy przesadzać storczyki co rok. A jeżeli podlewasz deszczówką, wodą z filtra odwróconej osmozy, to storczyki można przesadzać rzadziej. I jeżeli właśnie przesadzasz takiego storczyka i ten system korzeniowy nie uległ jakiemuś większemu powiększeniu, to spokojnie możesz zachować dotychczasową doniczkę, oczywiście wymienić tylko podłoże.
Tak to właśnie wygląda. Nie saćmy ich w zbyt duże doniczki, bo naprawdę to się źle kończy. Ja mam osobiste doświadczenie właśnie w tej kwestii, bo kiedyś, jak jeszcze byłam początkującym storczykowcem, myślałam, że większa doniczka, no to storczyk będzie miał dużo miejsca i będzie lepiej rósł. W jakim ogromnym byłam błędzie. Ledwo co odratowałam niektóre swoje roślinki, no ale poszłam po rozum do głowy i po prostu zaczęłam je sadzić właśnie w doniczki odpowiednie do ich systemu korzeniowego. To jest naprawdę bardzo ważna kwestia, bo często spotykam się z pytaniami, dlaczego ja przelewam tego storczyka, dlaczego ja nie umiem podlać tego storczyka, a sprawa może być błaha. I właśnie może tutaj chodzić o zbyt dużą doniczkę, że po prostu podłoże nie ma możliwości przeschnięcia, a storczyk tej całej wody z tej dużej ilości podłoża nie jest w stanie wykorzystać i po prostu gnije. A jeżeli storczyk zaczyna gnić, no to jest już nieciekawie, bardzo szybko po prostu ginie. Także to jest również bardzo istotna sprawa. Ostatnim, siódmym błędem i również bardzo często popełnianym, myślę, że w dobrej wierze, prawda, bo tutaj nie chodzi o jakieś celowe szkodzenie roślince, tylko chodzi o to, żeby niby jej było lepiej. Jest nagminne przenaważanie storczyków. Zapamiętaj sobie jedną zasadę. Lepiej nie nawozić w ogóle storczyków, niż je przenawozić. Głównie dotyczy to nawozów syntetycznych, kupowanych w sklepach i dawkowanych według instrukcji dawkowania. Jeżeli kupujesz takie nawozy specjalnie do storczyków, to stosuj dawkę o 1/2, a nawet o 1/3 mniejszą i po prostu rzadziej nawoź niż zaleca producent. To jest taka moja rada i naprawdę dobrze na tym wyjdziesz. Ja osobiście nie stosuję takich nawozów syntetycznych, stosuję nawozy organiczne, sama sobie je przygotowuję, bądź jak nie mam, to na przykład podlewam w pełni naturalnym biohumusem. W tym przypadku przedawkowanie nawożenia jest mniejsze niż właśnie nawożenie syntetycznymi nawozami, które są skoncentrowanymi dawkami i tutaj naprawdę należy bardzo, bardzo uważać. Oczywiście ze swojej strony polecam nawożenie preparatami ekologicznymi, preparatami organicznymi, na przykład takim nawozem ze skórek z bananu, który jest rewelacyjny dla storczyków, ponieważ zawiera fosfor, zawiera potas, czyli to wszystko, co jest potrzebne roślinom kwitnącym. Powiem Wam tak, w nawozach tych takich, prawda, kupnych, syntetycznych mamy składniki NKP, prawda, wszystko dokładnie podane, ale nie są to wszystkie składniki, są to składniki wybiórcze, więc stosowanie takich nawozów moim zdaniem mija się z celem. Wolę na przykład właśnie zrobić taki nawóz ze skórek z bananu, gdzie naturalnie jest, prawda, taka zachowana proporcja tych składników, czy nawet w tym biohumusie, niż taki sztucznie zrobiony nawóz z kilkoma składnikami. To nie jest moja metoda. Ja po prostu swoje kwiaty, swoje rośliny, swój ogród uprawiam wyłącznie ekologicznie, preparatami przyjaznymi do środowiska. A co mogę wykorzystywać, tak jak w tym przypadku skórki z ekologicznych bananów, bo oczywiście polecam do przygotowywania tego nawozu wyłącznie ekologiczne banany, to jest naprawdę rewelacyjna metoda i daje kopa, szczególnie właśnie w kwestii kwitnienia storczyków. No oczywiście, storczyków nie musimy tak często nawozić w okresie jesienno-zimowym. Niektórych storczyków nawet wcale w tym okresie nie trzeba nawozić, bo przechodzą okresy spoczynku. Ale na przykład takiego Phalaenopsisa czy Dendrobium Phalaenopsisa możemy sobie raz na miesiąc nawieść. I oczywiście bardzo, bardzo małą dawkę. W tym czasie światła jest mniej, więc one nie potrzebują tylu tych składników. One po prostu ich nie wykorzystają. A jeżeli ich nie wykorzystają, to wokół korzeni zbierają się sole mineralne, te składniki się tam gromadzą, no i powstaje problem, czyli zasolenie podłoża, roślinki nie mogą pobierać wody, nie mogą pobierać innych składników, więc jak już wcześniej wspominałam, taką dobrą praktyką jest comiesięczne, dokładne przepłukiwanie podłoża. Odsyłam Cię
drugi raz już do tego mojego filmu Kąpiel z Torczyków. Także te 7 błędów naprawdę są dosyć często popełniane, bo dostaję od Was mnóstwo maili, dostaję od Was mnóstwo wiadomości na moich portalach społecznościowych i wybaczcie, że nie jestem w stanie na nie odpowiadać, bo tego jest naprawdę zatrzęsienie. Tworzę te bezpłatne materiały. Daję bardzo wiele, na przykład darmowy poradnik o storczykach, czy bezpłatne rozdziały mojego kursu, e-booka i audiobooka i naprawdę bardzo wiele z tego można wynieść. Ale jeżeli chcesz tak naprawdę już głębić się w uprawę storczyków, to gorąco polecam Ci mój obszerny kurs Storczyki dla początkujących, od laika do praktyka. W tym kursie zawarłam wszystko, ale naprawdę wszystko, co jest potrzebne do uprawy storczyków. Są tam filmy instruktażowe, PDF-y, audiobook, e-book, czyli naprawdę, jeżeli chodzi o format i możliwość przyswajania wiedzy, to można to robić po prostu na wiele sposobów. Także mam nadzieję, że ten film w pewnym sensie rozwiał Twoje wątpliwości w kwestii popełnianych błędów i absolutnie nie popełniaj żadnego z nich, a zobaczysz, że uprawa Twoich storczyków stanie się, o niebo, łatwiejsza. Naprawdę, storczyki to docenią, a Ty zobaczysz, że one wcale nie są takie kapryśne, tylko trzeba wiedzieć, czego po prostu od Ciebie oczekują. Zapraszam Cię również do obserwowania moich innych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy mojego bloga. Linki są pod filmem, a tymczasem gorąco pozdrawiam. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Serdecznie pozdrawiam.